A więc witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest to dzień czwarty robienia erki. Jest to taka seria na moim kanale, która jakby no pokazuje, co tam robię sobie w garażu i tak dalej, jakieś tam projekty, jak widzicie już tutaj. No i co, no tak się prezentuje. Erka jest już skończona, wygląda naprawdę nieziemsko. Jak sami możecie zobaczyć, nie wiem co o niej sądzicie, ale mi się naprawdę mega podoba. Spróbuję wam trochę rozjaśnić, abyście trochę lepiej to widzieli. No naprawdę wygląda mega, mega kozacko, co zaraz w sumie zobaczycie, jak pójdę sobie z nią na dwór, ponieważ będę musiał porobić jej fotki, więc wrzucę wam od razu na Instagrama, więc będziecie mogli lukać na Instagrama od razu, jak to tam wygląda dokładnie, ponieważ wiadomo, no film tak nie oddaje tego wszystkiego. Mamy tutaj również farbę gruboziarnistą. To oznacza, że ma bardzo dużo różnych takich drobinek. Można powiedzieć, że to jest po prostu taki brokat, ale tak profesjonalnie nazywa się to lakier gruboziarnisty. No i tak to wygląda. Jeszcze co, przepolerowałem ją odrobinkę. Lampy również polerowałem, więc naprawdę się fajnie świecą. O, to stoi beczki koloru żółtego, pod kolor motorku. Jest naprawdę ładnie. Jak widzicie, no koła są czarne, tak jak wam mówiłem, że będą. No i co? No zostały seryjne kierunkowskazy. Z tyłu mamy tutaj krótkie mocowanie, tablice, no i zmienione kierunkowskazy. Bardzo fajnie w sumie dają światło. Spoko to wygląda moim zdaniem. Seryjne też nie są najgorsze. No i mamy seryjny wydech oczywiście. Nie zmieniałem go, więc no brzmi erka taką. Już wam pokazuję. No brzmi jak seria, nie ma co się tutaj jakby podniecać tym dźwiękiem. To po prostu jak skuter. Kurde, skuter. Więc no jakby no dźwięk nie jest najlepszy jej. Chociaż jakby nie patrzeć, mógłby być gorszy, więc nie ma co narzekać. Nie chodzi najgorzej na seryjnym wydechu, jak na seryjny wydech jest ok. Tym bardziej, że słuchajcie, można sobie go łatwo przerobić, już wam pokazuję. A więc tak, przerobić możemy go sobie, ściągając właśnie tą obudowę, którą tutaj widzicie. Tu są trzy sieróbki, tutaj jedna, też w sensie tutaj dwie i tam na dole jedna. Na impulsa odkręcacie je sobie, no i będziecie mieli lepszy dostęp właśnie do tej rurki, będziecie mieli lepszy dostęp wtedy. Obcinacie tą rurkę tak maksymalnie, na ile się będzie dało, tak ją obcinacie, przez co będziecie mieli po prostu lepszy basowy głos, w sensie dźwięk, i będzie lepiej brzmiała, więc spoko, naprawdę ja to sobie kiedyś robiłem, no i naprawdę była różnica, więc spoko, naprawdę polecam wam, jak macie seryjny wydech, to tym bardziej, w sumie tym bardziej, no polecam wam po prostu jak macie seryjny wydech, żebyście sobie coś takiego zrobili. Mamy tutaj czarne manetki, słuchajcie. W sensie nie manetki, tylko klamki. Tutaj również klamka hamulca. Spoko one wyglądają jako czarne. Fajnie to wygląda. Ciężarki są czarne, ponieważ nie dało się odkręcić tego z lewej strony, aby go pomalować, więc zostały czarne. Lusterka mamy oczywiście seryjne. Mamy tutaj szybę czarną, przyciemnianą MRA. Więc firma naprawdę fajna. Spoko. No i mamy oczywiście dwa kluczyki do motocykla. No i co mam tutaj wam więcej mówić? No było naprawdę sporo jednak roboty przy niej. Najwięcej roboty oczywiście miał montażysta. Panie i panowie, uwaga, bo pierdolnie. Najwięcej roboty było właśnie z plastikami, bo silnik to tam raz, dwa się tak naprawdę włożyło i tak dalej. No i ona już odpalała i po prostu trzeba było czekać na silnik. W sensie nie silnik, tylko plastiki, aż będą gotowe. Ale już są gotowe, więc jest fajnie. Można ją właśnie niedługo wystawić na Niemcy. Zobaczymy, kiedy to zrobię. Nie wiem, kiedy wy zobaczycie ten film w ogóle. Myślę, że jakoś za 4 dni. Dzisiaj mamy poniedziałek, 5 chyba. 5 albo 6, nie jestem teraz pewien. Aha, dzisiaj są w ogóle Mikołajki, więc tam obyście fajne prezenty dostali. Trzymam kciuki od Mikołaja. No, ode mnie myślę, że dostaniecie dzisiaj jakiś film na kanał, więc też myślę, że spoko, macie już prezent jeden. No i co, no ogólnie tak to w tym wygląda. No co, no co mam więcej wam powiedzieć? No zaraz wyjeżdżamy na dwór, no i będę wam ją pokazywać na dworze, jak to tam wszystko wygląda. Ale myślę, że naprawdę kupiec pojawi się, no myślę, że szybko. Oby mnie zapeszał, oby fajnie poszła sprzedaż i tak dalej. Mamy tutaj też fajne takie sieróbki. Kurde,
65 zł one kosztowały. One są takie kameleonowe. Zobaczycie sobie teraz może lepiej. No nie wiem, czy je zobaczycie, ale są naprawdę ładne. Musiałem je wymienić, te śrubki, ponieważ jednej mi brakowało od szyby. No i tam wysłałem brata, żeby pojechał po śrubkę, jakąś najlepiej używaną, warsztatu motocyklowego, może by mieli. No i przywiózł mi śrubki za 65 zł, więc no. Tak, to problemów żadnych w sumie nie było po drodze. Wszystko spoko poszło. Myślę, że gdybym więcej dziennie poświęcał na tą R-kę, no to myślę, że dużo szybciej byśmy skończyli. No ale tak, no to był taki jeden dzień, kiedy plastiki były już właśnie tutaj pomalowane, jak pamiętacie, jeśli oglądaliście poprzedniego vloga. No i po prostu plastiki leżały, jeszcze R-ka rozebrana, niezmienione koła, ani nic. No i w jeden dzień wszystko tak naprawdę zostało złożone. W sumie to w jakieś 12 godzin. Przerwami oczywiście. Wszystko zostało tak naprawdę wymienione i tak dalej. No więc tyle godzin nam zeszło ze złożeniem właśnie tej R-ki. No i co? Ja właśnie zaraz będę lecieć na dwór, aby wam ją zaprezentować trochę lepiej. Może coś pod muzykę wam wrzucę. Więc lecimy na dwór. Jest i ona. Już gotowa, wyczyszczona, ogólnie gotowa do sprzedaży. Tak właśnie się prezentuje, słuchajcie. No i co? No myślę, że efekt robi. Jedynie co mi przeszkadza, to, że nie ma słońca, przez co ten kolor nie jest tak nasycony, jak powinien być. Ponieważ ten kolor najładniej wygląda w słońcu, ale co poza tym, myślę, że naprawdę ładnie wyszła. Pasuje jej ten kolor, serio mega. Jeszcze ta szyba też w sumie robi robotę. I tu nie byle jak, ponieważ to jest właśnie ta firmowa szyba. No i co, no? O kurczę, no tak to wygląda. To nieźle, jacyś Polacy się zatrzymali i się pytali, czy to na sprzedaż i za ile. To powiedziałem im cenę i się pytali, czy można za 2000 euro ją kupić. Powiedziałem, że nie, że trochę mało, ale zajadą następnym razem. Więc zobaczymy, ale niezła akcja, się zatrzymali Polacy. W ogóle dziwne, że się skapnęli, że ja też Polak. Poko, mam im tam załatwić jakieś części od Simpsona, czy coś tam. Nieźle. Dobra ludzie, ja już naprawdę mam zamarznięte palce. Kurde, jest tak zimno. No, że masakra jakaś normalnie zima przyszła. Projekt został zakończony, myślę, że pomyślnie. Teraz trafi ona na sprzedaż. Będziecie mogli ją kupić sami. Ewentualnie kupi ją jakiś Niemiec. Więc myślę, że przyjdzie czas na coś kolejnego. Zobaczymy w sumie, jaki kolor będzie miała kolejna maszyna. Co będzie w ogóle kolejną maszyną. Może całkiem coś innego, nie wiadomo. Myślę, że nowy właściciel będzie naprawdę zadowolony z tego motocykla, ponieważ kurczę, no naprawdę starałem się przy nim. No i można powiedzieć, że złote motocykle to już jest powoli jakaś marka, można tak powiedzieć. Parę motocykli złotych już jeździ, więc jest ich coraz więcej i myślę, że coraz częściej będzie je można jakby widywać na ulicy. A jak będzie je widać na ulicy, no to znaczy, że będą ode mnie. Tym bardziej w tym kolorze właśnie, który jest naprawdę, naprawdę piękny. No i co ja mogę więcej powiedzieć? 4 dni z wami byłem z tym projektem. Myślę, że wam się podobało. Jeśli tak, no to pamiętajcie oczywiście o skomentowaniu, ponieważ jest to bardzo dla mnie ważne, abym miał jakiś feedback od was, jak wam się podobała ta seria krótka, która trwała na tym kanale. Komentujcie, bo to jest dla mnie ważne. No i co, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji. I myślę, że co, widzimy się w kolejnym jakimś tam vlogu. Myślę, że kolejny vlog będzie jakiś z furki. Zobaczymy. Muszę dzisiaj chyba jechać na wymianę kół, ponieważ właśnie jak widzicie, no zasypało nas. Więc może być ślisko na letnich. Więc co ludzie, widzimy się w kolejnym vlogu. Siemano.